Kolejny Nations Cup. Tym razem Porsche, znaczy N500 na Fuji Speedway. Jechałem wcześniej, ale to jechałem Atenzą, to jest to był dramat po prostu. To jest pierwszy raz, kiedy jadę tym samochodem. Naprawdę. Znaczy, no to był taki dramat, że na prostej Atenzą gościu, który jechał w Porsche, właśnie wyprzedził mnie już w tym momencie. Zhamujemy trochę. No bo gościu się wypierdolił. Nie, to mu wyszło, ale prawdopodobnie dostanie coś jakąś karę. Źle? Dobra, zostawimy mu miejsce, żeby mógł uciec. Co ma być? Gościu na szczęście ma sekundę kary, więc za chwilę go twini już nie będzie w tej walce. Trzech Francuzów. I dla mnie jest czwarty. O! Kurde, wywaliłem się. Wrócić. W piątym miejscu, ale gościu z karą tam jest z przodu, więc będę dziewiąty, jeżeli nikogo nie uprzedzę. Prostej, zapewne kogoś uprzedzę. Albo tutaj. Gościu, który został wypchnięty. Fioletowe Porsche, plus tutaj jest jeszcze jeden. Tego kolesia, tego wokara. Gościu, proszę mnie zostawić. Robię poza mną. Wziął slipstreama. Czy ten gościu fioletowy i ten jeszcze nie patrzy, gdzie jedzie? Zajebiście. Dobra, wrócimy na swoją pozycję. Halo? Co to ma być? Dobra, tutaj ktoś mnie tak wypchnął, że ja na tym skorzystałem. Ja ty gościu się palił. A to jest ten gościu, który zawalił dive bomba. O! Właśnie dostał 3 sekundy kary, więc będzie kolejna pozycja. Tego podejście już nie wiem. Muszę się nauczyć do tego zakrętu. Właśnie wpuściłem ich na siebie. Dostałem strzeżenie. Kurde. Gościu, nie zamykaj aż tak. O, jeszcze od drugiej strony mi gościu bije. Ja to jestem gość. Co to jest? Co to kurwa jest? Gościu, zostaw trochę miejsca! Zostaw trochę miejsca, no! No i pojechałem. Teraz gościu. A, nie wyprzedzę tego, co miał kara. Zajebiście. Tyle straciłem przez to, że ci ludzie próbują mnie rozwalić. Przez go. Ja powinienem go uprzedzić. A! Dobra, go... Co to ma być? To nie jest kurwa czysta jazda. Gościu, no! Znaczy, kurwa, proszę!
Dobra, ten dobrze pojechał, ale ten gór znowu mnie wywala. Co jest najśmieszniejsze, ja dostaję za wszystko ostrzeżenia. Jeszcze żadnej kary nie dostałem. Dobra, to już strategia na 2 pit stopy. Tutaj wydaje się najszybsze. Może coś z tych debili nie pojadą na 2 pit stopy, więc przynajmniej przez chwilę będę poza nimi. Na 2 pit stopy, więc zjeżdżamy na tym krążeniu, później na 6 i do końca. Bo już po tych 3 kółkach wypadają. Giną już przez śmierć. Muszę hamować w momencie, kiedy mi znacznik już pokazuje. Przynajmniej na tym zakręcie ostatnim. Czy zjeżdża oprócz mnie? Jedynie 106 podjeżdżam. Chuj! Też mi wywalił? Nie tak. Jedna osoba zjechała ze mną. A ta jedna osoba będzie na mediumach. To jest dziwne. Dobra, wyjechałem 15, ale... chodzi, bo teraz jestem na świeżych oponach. Kiedy ci wszyscy ludzie są na trochę. No, może nie wyjadą na tych. Na miękkich, plus jeszcze będą zużyte, więc będą w stanie dogonić prosto. To jest po prostu strategia na dosyć duże kombaki. Dosyć duży push. Ja tak zazwyczaj lubię jeździć. To jest w sumie pierwszy tor, na którym użyłem użyłem strategii na 2 pit stopy. Bo tak to zawsze jeździ na jedno. Okej, dobra. Nie mam kurwa żadnych pytań, przynajmniej gość. Mam damage. W sumie coś ja się mogę spodziewać. Będę już powinien już ustąpić na prostej. Muszę tak się grać. O, dobra. Ktoś na pierwszym miejscu zjeżdża. Z tym gościem walczyłem w ogóle ten kwalifikacje. Dobra, przyjęłam do mnie wszystkie zejść. Dużo osób zaczyna teraz zjeżdżać. No w ogóle sobie przejechał prosto przez pit lane. W sensie, jakbym zjazd, to przejechał tym prosto, bo nie wiem. Zwracam na 8 pozycję. Jeszcze na 7 jeszcze nie zjechał, ale dosyć dużo traci. A plus jeszcze go obróciło. Dobra, tutaj już krania popełniła błędy i stawiła go w stronę. Przynajmniej jest pierwszy, który prowadził wcześniej, który jest na liście. Zjechał do końca, więc ja nie mam co popełnić nawet. W sensie mogę go gonić, ale nie wyprzedzę go. Jest po prostu za szybko. Ten Francuz chyba nie zjeżdżał jeszcze. Dwoje zjeżdżali. Może na tym kółku zjadę. To jest w sumie drugie kółko strategii na 1 pit stop. Jadł i bardzo dobrze. Jestem skurwysyn w golfie. To się w malowaniu z golfa. Ja już są dogonieni, zajebiście. Świeże opony dają radę.
walczyć. Pierwszy, drugi, trzecie miejsce zjeżdża. Wszyscy zjeżdżają do boksu. Okay. Jestem drugi. Długo tutaj nie posiedzę, bo ja zagapiłem się. Szczęście. Mam teraz świeższe opony niż wcześniej, bo teraz na nie nie jadę. Czyli za mną jest... ludzie, którzy... przede mną teraz jeszcze... w sensie top 3. Gdybym teraz jechał na twardych oponach, to mógłbym coś powalczyć dosyć dobrze. Ale nie jadę na twardych oponach. Nie jadę na jeden pit stop, jadę na dwa pit stop. To jest kółko, na którym powinienem zjechać jeszcze raz. Więc zrobię to. Przede mną nie wiem, na jakim odjedzie, a ci z tyłu zaczynają mnie dogadać, więc... moje opony zaczynają mnie przystykać. O, fuck, jeb. Piękno. I tak. Wszyscy zaczynają mnie już wyprzedzać. Co? Czego mogłem się spodziewać? Tutaj dużo, dosyć dużo czasu się traci w boksie. To jest największy minus. Ile 20 sekund? Wyjeżdżam na 8 miejscu. Według pozycji wyszedł na plus. Plus teraz będę wyprzedzał ludzi, którzy są na starszych oponach. Na szóste miejsce, to jeżeli będę na szóstym miejscu, mogę stwierdzić, że ta strategia jest o wiele lepsza. Po prostu jedynie nie powinni dotąd, bo między innymi to jest ten gór. W którym jechałem połówko, więc ja wyszedłem na plus. Wszystkiego. Zakręt, bo nie wyciągnął opony, ale to jest ten fioletowy, z którym również wcześniej walczyłem. Na tym miejscu dostało karę. Zjeżdża. To piąte miejsce zjeżdża, serio. Tak, on zjeżdża i widzę. Dobra. Jestem już siódmy, bardzo szósty. Nawet za wcześnie mam. Trzeba być... to pani
więc tam odgrywał bardzo dużą rolę i asystuje w przyszłym czasie. I to będzie wyprzedzenie w piątą pozycję. Ta pozycja już się nie rozbiera. To jest strategia bardzo dobra. Widziałbym nawet szybsza od wspólnego stopu. Widać. Nie wiem, na którym miejscu byłem podczas tego swojego pierwszego przed pierwszym pit stopem, ale byłem dosyć daleko. To teraz zyskuję bardzo dużo. Sam koniec. Plus musiałem się żerać z tymi idiotami od tyłu. Na tym trzecim najwięcej. Nie sądzę, że będę miał top 4. Chociaż z nim stopem mogłem być też piąty. Jestem pewny, że po prostu musiał się na kardach bronić przed Czechem i dwoma Francuzami. Bym też aż tak bardzo nie puszował. Przez większość okrążeń. Na przykład po moim wyjeździe pierwszym prawdopodobnie nie wiem, czy mógłbym wyprzedzić tą dwójkę. Tak się nie zjeżdżała, więc... No to są takie dwie różne strategie. No to jest... Na dwa stopy sobie bezpiecznie. Tak, za czwartą listę sobie rozsłosiło. No nie dobra, jego... Więc tak, więc sobie muszę dostać jakąś olbrzymią karę. Jak się obrócić jeszcze. Jestem gościu srebrny, który zajął takiego wielkiego Diamonda na początku. A tu może być on. Jego nie wiem, na jaką strategię jechał, chyba przedłużenie pierwszego pit stopu. Ale to dla niego też dobrze wyszło. Znaczy pod koniec, jak widać. Nie mógł już walczyć o top 3. Się po prostu zepsuł. Wyjebał się i tyle. Top 9 oprócz pierwszego miejsca w tych samych samochodach. Hello.